żyjecie, to ja wam to przeczytam. Ciekawe, różne informacje znalazłem. Proszę bardzo, Gazeta Zamojska. Proszę, proszę posłuchać. Psia kość, mogliby powiedzieć pogranicznicy. Dość nietypową skrytkę z papierosami ujawnili funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Okazało się bowiem, iż papierosy pochodzące z przemytu zostały ukryte pod psią budą. Ale mam jeszcze Tygodnik Zamojski. Proszę bardzo, tu jest sensacyjna informacja. Groził bronią i gryzł. Przyjrzałem sobie też ogłoszenia różne. Czy wy wiecie, jakich ogłoszeń w waszych gazetach jest najwięcej? Nie. Skup fasoli. Jeszcze co ja tutaj znalazłem? O, proszę. No. Tramwaj w Zamościu jest informacja. Mieszkańcy Zamościa, którzy 9 grudnia wieczorem przejeżdżali ulicą Piłsudskiego, przecierali oczy ze zdumienia. W mieście pojawił się tramwaj niebieski z żółtymi pasami wagonik. Pierwsza chyba w historii warszawska ballada dziadowska o Zamościu. Noc się chowa w mieście i strasznie się kręci, a rano jedzie to woda czopa, bo chodnik będą tam świecić. Po poświęceniu jeszcze pojedzie do swojej siostry Marioli. Mariola ze swym małżonkiem Edziem prowadzą skupy fasoli. To bardzo porządny gościu, choć czasem szajby dostaje i po pijaku nawet w Zamościu Edek widuje tramwaj. Kto ma sztukę flintę i burzę, czasem poluje na sarny, na polowania jeździ z Januszem deweloperem cmentarny. A dziadek Ryszard miał dwie rozprawy, ponieważ wyszło na jaw, że chodzi po mieście i dla zabawy gryzie w serwisach Adler. Sąsiedzi skarżyć już się przestali, a zor po nocach przestał być, ale